Tak jak obiecałem, kolejny materiał z True Charts pojawia się 2 dni po poprzednim materiale, ponieważ dość szybko udało wam się dobić próg lajków pod tamtym filmem. W dzisiejszym materiale chciałbym trochę bliżej przyjrzeć się postaci Warrena, którą mam wrażenie, że trochę błędnie zinterpretowałem w tamtym filmie, ponieważ przy analizowaniu pewnych notatek, a także spojrzenia na całość z trochę innej strony, mogę stwierdzić, że jest to trochę głębsza postać. Na pewno nie jest taka jednowymiarowa, jest dużo bardziej nieoczywista i być może nawet działała tutaj w imię wyższego dobra. No cóż, najprościej mówiąc, Warren tak naprawdę był dobry? O tym w dzisiejszym filmie, także cześć wszystkim, jestem Mondar, witam was w kolejnym materiale z True Charts. Jeżeli ten materiał wam się spodoba, no to taka sama zasada jak w poprzednim filmie. Jeżeli chcecie obejrzeć następny odcinek z True Charsa już za 2 dni, w sensie pojutrze, czyli w piątek, to zostawcie pod tym filmem 2000 kciuków w górę do północy, a takowy materiał pojawi się w piątek o godzinie 15. Tymczasem zostawcie jeszcze suba na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem, a tymczasem zapraszam was już wszystkich na spokojnie do oglądania. Dobra, więc temat, na którym chciałbym się skupić, dotyczy Warrena. Warrena Charlesa III. Bowiem w filmie z wyjaśnienia fabuły True Charles, no, że tak powiem delikatnie, niezbyt dokładnie przyjrzałem się tej postaci i bazowałem w zasadzie na kilku skrawkach informacji na jej temat. A sam Warren w rzeczywistości jest dużo bardziej niejasną, nieoczywistą i trochę bardziej rozbudowaną postacią, niżeli mogłoby się początkowo wydawać. Oczywiście jak na standardy indyka tworzonego przez jedną osobę. Więc na dobry początek, żeby jakoś nakreślić sobie informacje na jego temat, podsumujmy sobie wszystkie wiadomości na temat wyspy, na której rozgrywa się akcja gry. Arenarum, bo tak nazywa się ta wyspa, jest zamieszkała przez ludzi, a także przez gigantycznego pająka, albo raczej gigantyczne pająki w liczbie mnogiej. I takowa fauna nie jest przypadkowa dla tej wyspy, bowiem jej nazwa, Arenarum, w języku łacińskim oznacza pająka. Dodając do tego wspomniany przeze mnie w tamtejszym odcinku rysunek pająka, zaatakowanego przez ludzi w taki bardzo prehistoryczny w cudzysłowie sposób, możemy stwierdzić, że sama wyspa istnieje już od tysięcy lat, od czasów jaskiniowców, a pająki na niej występują od w zasadzie samego początku jej istnienia, najprawdopodobniej. Skąd natomiast wzięły się same pająki? Ano z mistycznych jaj, których historię poznajemy na przestrzeni całej gry. Pomijając fakt, że same w sobie charakteryzują się jakimiś nadnaturalnymi, niesamowitymi zdolnościami, magicznymi, to prawdopodobnie z nich wykluwają się pająki. No ale w razie czego nie jest to do końca w pełni gdziekolwiek potwierdzone, więc może być zupełnie inaczej, a jajka mogą składować po prostu olbrzymią energię w sobie i tyle. Jednakże, gdyby owe bestie wykluwały się z jaj, mogłoby to jakoś tam wyjaśnić ten absurdalny wygląd Charlesa. No bo spójrzmy na niego i rozszczepmy jego wygląd na części pierwsze. Mamy tutaj wielkiego, ośmionogiego pająka i ciuchcie z kompanii Charlesa, tego Warrena. I biorąc to wszystko na logikę, raczej jakieś mistyczne siły nie sprawiłyby, żeby jakiś przerażający potwór wyglądał w ten sposób. Więc raczej Charles po prostu wykluł się z jaja w takiej formie w pociągu i w jakiś sposób był na tyle wielki, że wypełnił ten pociąg i w nim utknął. Wiem, że to brzmi głupio, ale no, lepszego wytłumaczenia chyba w tej kwestii nie mamy. Ale to raczej nie to jest najważniejsze w tym odcinku, a po prostu postać Warrena i wszelkie jego motywacje. Także więc skoro podstawy mamy za sobą, może poza samym wyglądem Charlesa, bo to jest w sumie niezbyt ważne w tej kwestii, przyjrzyjmy się nieco bliżej tej postaci i zapoznajmy się z co niektórymi notatkami, które możemy znaleźć na wyspie, które bezpośrednio się do niego odnoszą. Wobec tego, tak samo jak wspomniałem w tamtejszym filmie, Warren przybył na wyspę i zatrudnił ludzi do wydobywania złota w kopalniach, które należały do jego rodziny już od wielu lat. Jednakże w trakcie jednej, w cudzysłowie, ekspedycji w tym miejscu, Warren ze swoją ekipą odkryli pewne stare ruiny, w których to udało się im odnaleźć mistyczne jaja. Złożone w specjalnie wydzielonych dla nich pomieszczeniach, a Warren po odnalezieniu ich zagroził, że zabije każdego, kto chociażby ośmieli się do nich zbliżyć. Upewnij się, że nikt nie chodzi blisko jaja. Jeżeli pojawi się przy nim ktoś, kto nie powinien przy nim być, zabij go od razu. Nie możemy podejmować takiego ryzyka. Następnie najszybciej jak to możliwe, przynieś jego ciało do mnie. Warren Charles III. Jednakże spokojnie, Warren nie był na tyle głupi i jednocześnie poinstruował swoich ludzi, aby natychmiast zabili cokolwiek wyklułoby się z jaj. Jednakże wbrew temu, o czym opowiedziałem w tamtym filmie, Warren nie przybył tutaj tylko i wyłącznie po to, żeby zrobić wielki biznes, żeby wzbogacić się jeszcze bardziej. Gościu miał swoje długi, jak pokazuje
pewna notatka, był na skraju bankructwa. I tak wobec tego wygląda na to, że jego złoty garnitur tak naprawdę był żółty, ale... Tak więc w tym momencie fabuły mamy gościa, który przypłynął na wyspę i zatrudnił ludzi do wydobywania złota w kopalniach, jednakże skończył na odkryciu jakichś mistycznych jaj, które nie mogły sprowadzić na niego czegokolwiek dobrego. Wobec tego, co było dalej i co Warren mógł zrobić, dzierżąc potęgę owych jaj w swoich rękach? Gra jednoznacznie tego nie podaje, a raczej mamy do dyspozycji kilka wersji tej samej historii, ponieważ motywacje i cele Warrena nie są wcale znane. Gra jednoznacznie o tym nie wspomina, aczkolwiek patrząc na jedną z notatek, dodatkowo na zachowanie Warrena pod koniec gry, gdzie to w dość rozsądny sposób przestrzega naszego bohatera przed użyciem jaj w świątyni, każe mi myśleć, że raczej jego intencje nie były takie w 100% złe. Jednakże pierw przyjrzyjmy się temu, o czym wspomniałem w tamtym filmie. Otóż w pewnej notatce pewien mieszkaniec wyspy napisał następującą teorię. Otóż uznał on, że Warren wraz z kultystami pająkopociągu z owych mistycznych jaj planuje tak naprawdę wykluć kompletną wielką armię pociągów, za pomocą której chce przejąć władzę nad światem. Założę się, że ziomek miał foliową czapeczkę na głowie. Szczerze powiedziawszy, co się dziwić, że gościowi taka teoria wpadła do głowy? Skoro przez kiwie ile czasu był zamknięty na wyspie, nie mógł z niej wyjechać ani nic z tych rzeczy i widział, jak kolejni ludzie giną w walce z pająkopociągiem. A właśnie, Warren zabronił komukolwiek wejść i wyjść z wyspy. Co więcej, wszystkie je pochował w trudno dostępnych miejscach, a wszędzie porozstawiał swoich ludzi przebranych za kultystów pająkopociągu. Tak naprawdę tych kultystów zasadniczo nigdy nie było, a byli to jego pracownicy tylko imitujący swoisty kult, żeby odstraszyć ewentualnych ludzi, którzy chcieliby przyjść po jaja. I tak jak teraz o tym mówię, jest to trochę, no, rozczarowujące. Raczej wszyscy spodziewaliśmy się, że to faktycznie będzie kult, a nie niby kult, ale okej. W każdym razie, biorąc to wszystko pod uwagę, czy Warren tak naprawdę nie chciał ukryć jaj i ich ochronić, ale w jakim celu? Otóż zupełnie inna postać, którą spotykamy w trakcie gry, niejaki Gale, uważa, że Warren tak naprawdę ukrył jajka i zaczął je chronić, ponieważ wiedział, do czego są zdolne i że kiedy wpadną w niepowołane ręce, mogą sprowadzić zagładę na nich wszystkich i na wszystkich mieszkańców Aranerum, których postanowił chronić. W bardzo nieoczywisty sposób, ale jednak. Gościu bardzo dobrze o wszystkim wiedział i chciał utrzymać mieszkańców wyspy na wyspie, aby cała reszta świata nie dowiedziała się o tym, co się na niej dzieje, a jednocześnie chciał ich uchronić przed Charlesem aż do jego pokonania. Oczywiście główny bohater lekko pokrzyżował mu plany, w wyniku czego zagłada spadła na nich wszystkich, a w szczególności na Warrena, który zginął rychłą śmiercią. Ale czy naprawdę on miał aż tak złe intencje? Moja teoria jest taka, że początkowo po przypłynięciu na wyspę on po prostu chciał szukać złota, aby się wzbogacić. Być może nawet kiedy znalazł jaja, sam chciał sprzedać je za miliony i się wzbogacić, tak samo. Aczkolwiek wkrótce później zdał sobie sprawę z tego, jak bardzo są one niebezpieczne i postanowił ukryć je przed światem, a także ochronić je, aby nie sprowadziły zagłady na nikogo. Oczywiście parę rzeczy cały czas się tutaj nie klei, ale tak czy siak zdaje się, że ta teoria jest całkiem w porządku. Warren być może walczył w imię wyższego dobra, tyle że nie pokazywał tego dostatecznie mocno. Także ten, to by było na tyle na temat Warrena. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o tej postaci i ogólnie o tej teorii na jego temat. Ja bardzo dziękuję wam za oglądanie tego filmu do tego momentu. Jak wam się spodobał, zostawcie suba na kanale, także kciuka w górę pod tym filmem, jak jesteście tutaj nowi. Wielkie dzięki za to, że jest nas już tutaj ponad 250 tysięcy, teraz celem jest dobicie 300 tysięcy. Powiedzmy, że jak najszybciej. Tymczasem wpadnij na mojego Instagrama, TikToka, linki macie w opisie tego filmu. Na Instagramie jest taki jeden fajny post, ale to może sami go zobaczcie. A my tymczasem słyszymy się już w kolejnych odcinkach. Mówi do was Mondar, trzymajcie się cieplutko, miłego dziękuję wam wszystkim i siemanku, cześć.